20 czerwca 2021 roku. Nieporęt. 32 stopnie. 30 parę kilometrów od Warszawy. Chyba, że mieszkasz na Ursynowie czy w innym Raszynie. Ból, niemoc, wkurwienie. Nie postrzelaliśmy my, oni nam postrzelali, no. Wkurwienie. Brak spokoju. Nie wyrazi się spokoju, kurwa, tak chaotycznie, wszystko nerwowo. Dziwne decyzje. Jakieś takie decyzje dziwne, no. Nawet słowa kokosa nie okazały się prorocze. Ciężki bardzo mecz, ale mam nadzieję, że jeszcze to zdążymy wyrównać. Nie wszystkie mecze będziemy wygrywać po 5-6-0. Z niczego, ale taka jest piłka. Z niczego, kurwa. Przyszedł czas na rewanż. No mamy do wyrównania rachunki z Madziarem. Przyjęli nas, jeśli chodzi o całe zaplecze, bardzo dobrze na meczu wiosną, ale wlali nam 3-1. No przyszła pora rewanżu. Myślę, że wyrównamy rachunki. Jestem perfekcyjnie wręcz przygotowany. Mam nawet takie urządzenie, którym mogę zmieniać wynik meczu. I jak się wkurzę, to zrobię sobie dowolny wynik. Więc liczy się to, co na tablicy. Hi, I'm Edge Golara, professional fighter. Wstajemy, kochani. Wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobudka, pobudka, kto rano wstaje temu, co? Panowie, przypomnę tylko jedną rzecz, to my narzucamy swój styl gry. Nic więcej mnie nie interesuje. Po zwycięstwo, dawaj. To co? Od razu możesz sprawdzić. To czy tam pan co? Od razu staram się cały czas do przodu, przede wszystkim cały czas do przodu. KATES! Weszło! Dawaj, dawaj. Najlepiej robi to nasz kapitan Daniel Kozak-Ciechański. Fauluje. Brawo! 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 Kurwa! Znów to właśnie on z piłką przy nodze. Teraz KTS konstruuje swój atak. Jest zagranie na lewą stronę. Ciechański bardzo blisko zdobycia tej pierwszej bramki w dzisiejszym meczu. Trudno byłoby zastąpić Ciechańskiego, który teraz kontynuuje atak swojego zespołu. Właśnie wspomniany Ciechański. Poczekał na partnerów, Owe, już w polu karnym, Ciechański, Jakubczyk, gol! Prowadzi KTS, dobra akcja Daniela Ciechańskiego, który wystawia piłkę Jakubczykowi. No dobra, to jest delikatnie powiedziane, bo Ciechański zachował się tutaj jak profesor, zrobił to po prostu znakomicie, nawinął grającego z numerem 14 Banaszka. No jak teraz zabawił się, zobaczmy jeszcze raz, najpierw jeden raz, potem drugi. 3-3-0 przyjść, coś tam pośmiejemy się, pogadamy, napijemy się. Fajnie, po co to przyjść? Fajnie jest, siedzimy, pijemy. Kolejna akcja, teraz już Owe Bujanga, zagranie do środka, Ciechański jest już w polu karnym, uderza, jeszcze nie koniec akcji, choć uprzedzony będzie. O, lepiej widać, no to ile już takie przejścia. Czekaj, która to jest? Jesteśmy? 40-13, a to ale z opóźnieniem jest, zobaczcie. 20 sekund opóźnienia, niestety. Specjalnie po to, żebyś... Dawaj w komentarzach, będzie bić gol. Jak ktoś biegnie z gołą dupą, to go nie pokażą. Teraz. Dobrze. Zobacz, pomachaj do mamy, taty. Maniusz,
Na razie te rzuty rożne nie najlepiej bite, teraz trzeba to zmienić. Ta piłka wydaje się lepsza i jest 2-0 dla KTS-u. Świetnie wykorzystał teraz błąd formacji obronnej Madziara zawodnik KTS-u. Pojawił się ni stąd, ni zowąd i strzela piłkę do siatki. Kończymy pierwszą część spotkania. Naprawdę spore emocje na warszawskim Bemowie. Teraz uderzenie głową i sparował piłkę na poprzeczkę. Nie ma to nic. Jest piwko. Zaraz będzie, zaraz. Kubeczki po 25, szaliczki też po 25. Płacimy wszystkim. Plikiem, kartą, gotóweczką. Ty, Juras? Tak. A u was jak jest z tym hiszpańskim temperamentem? W Hiszpanii to, co mówimy, to, że mamy sangre caliente, to ciepła krew. Lubimy się przytulać i się całować, no ale to jest... Że wiesz, że to chodzi o to, że wy jesteście tacy szybcy. Nie byłoby tych kamer, nie byłoby niczego, to pierwszego dnia by był bang bang. No to właśnie o to mi chodzi, nie? Na drugą połowę. Pograjmy sobie spokojnie, mamy 2-0. Bo naprawdę, jak my wymienimy 4 podania w sześć, to ich nie ma. Nie wszystko do przodu, panowie. Pograjmy sobie, pomęczmy. Panowie, jest to... Ja dopiero co przyjechałem, a jest 2-0, tak? Super byłoby, gdyby syn, czyli ja, znalazł się na placu. No właśnie. Zaraz idziemy do trenera, będę interweniował. Brawo! Dobre panie, jedziemy dalej! 7-0 dla KTS, weszło bramkę, strzela Ola Gorlunda! Mama, na Dali! Nazali! Brawo, Atina, super, Nazali! Nazali! Proszę teraz zwrócić uwagę na tablicę świetlną. Nie tym. Właśnie. Ukrywam, że założyłem się dzisiaj z Arturem przed transmisją. Poczekaj, bo teraz prostopadłe zagranie. Będzie szansa na czwartego gola. Błąd, ale też katastrofa Madziaru. Madziara Nieporęt i 4-0 KTS w tym meczu. 4-0 KTS, Weszło Madziar Nieporęt, pasji Patryka Jakubczyka, gol samobójczy. Ślęzak zagrywa przed szesnastkę, jeszcze szansa z numerem 22 przy piłce Filip Kacperkiewicz, 5-0, KTS Weszło podwyższa prowadzenie. 5-0, zaledwie 5 razy w historii zdarzyło się, że rozegraliśmy mecz, w którym Daniel Ciechański nie zdobył gola. Jest to tyle niepokojące, że mamy taką zasadę w klubie, że jak zawodnik nie strzeli gola w 6 meczach, to wtedy się go pozbywamy, więc... Presja troszeczkę rośnie. Przynajmniej tak się wydaje, chociaż nie widzieliśmy tego w pełnym kadrze. Teraz jest sytuacja. Ciechański gol 6-0. Ciechański po raz pierwszy wpisuje się na listę strzelców. I nie ma tego 5. meczu w historii w barwach KTS Weszło, w którym Ciechański nie zdobywa gola. Porażka w Nieporęcie na wiosnę no, musiała odnieść taki skutek, że musieliśmy to odrobić z nawiązką. No i to się właśnie dzieje. Ale od ławki na razie, Czapo, od ławki na razie się odsuń, bo sędzia będzie miał uwagi. Dobrze, sędzia jest dobry. Jako na rezerwowy. Nie, spokojnie, odzwyczaili się na chwilę. Musiałem się poświęcić. Nie no, ostatnio jak byłem na meczu, to ten, to tam ile, czekaj. Zagrałeś tyle samo co ja.
No tydzień teraz mnie nie byłem na weselu. Ale my nie trenujemy. Drugi! Ale to by po tygodniu na wesela jeździć. Żeby razem, sam, razem, nie, razem na wesela. Oni grają na wesela, a teraz nie wracają do siebie. No ja wyglądam trochę, nie, jak ten czyk. Jakiś tam piosenka. Czapo, chodzi, rej, kapij. No. Czapo to trochę teraz wygląda jak ten tam taki na keyboardzie gra. I to jeszcze na tym takim wybuchanym, co tak. Nie, ja na tym, ja na grzebieniu, kurwa, napierdalam. Daj Wikiego, daj Wikiego! Super! Puść! Ja wraz z partnerem Owe, teraz tam znów biega Ciechański, świetne zagranie piłki prostopadłej, jest Ślęzak, wycofanie do Owe, jest gol, nie wiem czy nie na prostej spalonej, chyba nie, i to jest gol numer 7, to jest kanonada strzelecka, jeśli chodzi o zespół KTS Weszło. Tak wygranych, jak i przegranych wywalczyli do końca. Zapraszam na kolejne mecze KTS Weszło. Wygraliśmy, masz pozycję KTS! Weszło! Wygramy! Weszło! 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 Do boju! Do boju! KTS! KTS! Zetkną, obóz się zamknie i wszystko pierdyknie. Na pewno cieszy 7-0, ale najbardziej cieszy to, że to, co sobie powiedzieliśmy w szatni, założyliśmy sobie plan taktyczny na mecz, to wszystko wychodziło i dlatego wygraliśmy tak wysoko. Od początku kontrolowaliśmy spotkanie. Bardzo, bardzo się cieszę, że chłopaki podeszli tak zaangażowani do tego meczu. Chłopaki, którzy grali na rezerwie, weszli przy wyniku 3-0, zrobili różnicę. Skończyło się 7, szacunek dla chłopaków. Nie ukrywam tego, że ja się dobrze czuję w melanżu i to wstyd dla nich, że taki melanżownik wychodzi i napierdala zawodowców. I tu ten sam efekt był. Oni po prostu bronili swojego sportu MMA, że tu wyjdzie gościu ze sławą taką, że kurwa melanżuje, wychodzi napierdala wszystkich ogórków. W drużynie bardzo dobrze się czuję, fajna jest atmosfera. I myślę, że tak naprawdę niewiele nam brakuje i w każdym meczu możemy wygrać i awans tak naprawdę wydaje mi się, że teraz to będzie jakąś formalnością. No, powiedzmy, że jakiś tam drobny błąd był z łomionkami, ale poza tym no to z każdym myślę, że wygramy w tej lidze. Wydaje mi się, że pod względem takim piłkarskim to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Pełna dominacja od pierwszej do ostatniej minuty. Myślę, że wielu zawodników miało coś do udowodnienia, bo ostatni mecz w klasie przegraliśmy z Madziarem Nieporem 3-1, więc chyba pokazaliśmy, kto tutaj rozdaje karty. Bracia. Trójkę bracia. Trójkę. Bracia. Raz, dwa, trzy i zobacz. Trener jest z nami, zobacz. Ej, Domi, trener jest z nami. Trener jest zawsze z tobą. Mi się wydaje, że jest mało teraz jeszcze. Dziekan.